Witamy w Zoomie na miasto. Dzisiejszy program będzie pełen przeciwieństw. Coś jak połączenie miodu i benzyny, czyli słodycz łatwopalna. Poznamy smak luksusu, poczujemy zapach niebiańskich perfum na skórze Halle Berry, a potem zejdziemy do piekieł wraz z Borysem Szycem. Ale zanim spłoniemy z wrażeń, zabierzemy Was na premierę, która postara się odpowiedzieć na pytanie, jak zniewolić mężczyznę i jak okiełznać kobietę. 32 dni zdjęciowe, 7 milionów złotych budżetu i polskie gwiazdy w zupełnie innych wcieleniach. Pola, czy to brzmi obiecująco? Brzmi kusząco. Nawet. Jestem ciekawa, co Aleksander Fredro powiedziałby na nową wersję jego ślubów panieńskich. Przyrzekam. Do kobiety stałość niewzruszoną. Nigdy nie być żoną. Wiesz, jaki jest zamiar Anieli i Klary? Żadna za mąż nie chce i nie pójdzie. Klaro! On tak, a ja siak. Twoje serce bez czucia. Ząb za ząb, kwita. Ja płaczę tak grzewnie. Ja się śmieję. Hrabia na pewno nieźle by się uśmiał. W końcu to nie lada komedia. Co Aleksander Fredro powiedziałby o tym filmie, gdyby go obejrzał? Pewnie byłby trochę zaskoczony, ale byłby też pewnie zaskoczony czasami, w których żyjemy. Podobałby mu się? No mam nadzieję. Ha. Trudno powiedzieć. Mam nadzieję, że powiedziałby, Boże, jaka piękna muzyka. Na dźwięk słowa lektura cierpła skóra. Odświeżmy pamięć. No cóż tu dużo mówić, no Fredro był po prostu świntuchem, no. I między tym wierszem tam się dużo dzieje między bohaterami. Ten wiersz traktujemy bardzo, bardzo już współcześnie i ci, którzy są bardzo tradycyjni i konserwatywni, na pewno będą nas atakować. A ja myślę, że może młodzi, którzy już siedzą przed komputerem, a nie czytają poezji, mają szansę, żeby zrozumieć, jak to było kiedyś. Historię Klary i Anieli, które postanowiły, że nigdy nie wyjdą za mąż, znamy. O misternej intrydze zaplanowanej w imię uczuć wiemy. A kim niewinna Aniela, energiczna Klara czy fircyk Gustaw byliby dziś? Mój bohater jest określony w tym filmie jako laleczka warszawska i takich laleczek kilka znam. No i mam nadzieję, że zrozumieją, że przychodzi taki czas dla mężczyzny, że lepiej nie być już laleczką warszawską. To musiałaby być jakaś kobieta niezależna, czyli albo bizneswoman, albo jakaś kobieta pracująca w dyplomacji, może w reklamie. Tak samo by tęskniła, tak samo by pragnęła i tak samo by się buntowała. Miłość jest jedna. Udawań tysiące. Cóż z tego będzie? Co będzie? Nie ma co gadać. Będziesz jego żoną. Jak byś skomentował hasło ze zwiastuna filmowego? Sztur nauczy Szyca męskości. No to jest hasło, które mnie wzrusza, powala i które do dzisiaj nie wierzę. Maciej jest bardzo męski, uczę się od niego codziennie i ma bardzo dużą męskość.